Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomasz. Dzisiaj Wam pokażę tutaj w filmiku, w poradniku, jak sobie zainstalować, nie wiem czy popularny, czy niepopularny, Virtual Spedition 1.7. Może większość Was słyszała, nie słyszała. To jest fajny program, który możecie sobie tworzyć własne trasy, ulubione miejsca, możecie do nich jeździć. To jest też bardzo przydatne przy konwojach w firmach. Jeżeli ktoś na przykład nie ma w danej miejscowości, bardzo często to się zdarza przy worku, nawet przy zewnętrznych, zawsze można sobie wejść w taki program, stworzyć sobie daną trasę, dodać sobie ładunek i zawsze można sobie wszyscy fajnie mogą jechać. Więc teraz Was pokieruję w tym poradniku, skąd ściągnąć, jak ściągnąć. Jak widzicie, tu jest stronka SCS Software. Tu jest cała informacja. Tak ogólnie wygląda program. No, mam też pokazuję właśnie jak już po stworzeniu jest. Tu jest taki zlinczek, to jest 1.7 do wersji 1.25 albo 1.26, jeżeli posiadacie. Klikacie sobie właśnie w ten linczek, przerzuci Was do strony i za chwilę, tak jak widzicie, otworzy się pobieranie. Ja już mam to pobrane, więc już nie będę Wam tutaj pobierał. Wy robicie sobie albo otwórz, ja zalecam zapisz plik, zostanie zapisany w moim przypadku tutaj w pobranych. Oczywiście link będzie pod filmem, oczywiście, więc wyłączamy grę, żeby to zrobić. Więc wyłączamy grę. Wchodzimy sobie, pierwsze co to wchodzimy sobie w mój komputer, dokumenty. W dokumenty Euro Truck Simulator 2. Wchodzimy sobie, tak jak widzicie, tutaj mam kilka tych profili porobionych. To już potem trzeba będzie z tym porządek zrobić, ale to już jak z czasu będę miał. Wchodzimy w profiles. Tu macie oryginalny, taki fajny kod, wchodzicie w niego, w save, w dwójeczkę, w moim przypadku w dwójkę, i tą ścieżkę tu będziemy potem musieli podać w programie. Teraz, żeby to nam zadziałało, wchodzimy tu w config. Was się oczywiście zapyta, jakim programem to otworzyć, więc najlepiej notatnikiem. I szukamy sobie takiej ścieżki właśnie jak G, save format. Tutaj jest, w moim przypadku to jest tutaj. Jak zjedziemy sobie na dół, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj wchodzimy i tu będziecie mieli wklepane 0. To 0 zmieniamy sobie na numerek 2. Wychodzimy z okienka, robimy zapisz. Jak już to zapiszemy i pobierzemy już sobie ten Virtual Spedition, czyli w moim przypadku wchodzę sobie w pobrane. Wchodzimy sobie w pobrane i to będzie ten plik. Wchodzimy w niego. Wchodzimy sobie w niego. Na pulpicie, najlepiej na pulpicie sobie zrobić nowy folder, tak jak ja tu widzicie w moim przypadku, i kopiujecie całą tą zawartość, wypakowujecie sobie do tego oto folderu, żeby już nie wchodzić, nie bawić się w rozpakowywanie, w czekanie i tak dalej. Teraz odpalamy sobie. Możemy sobie to oznaczyć, żeby to ciągle nie pytało. I tutaj, w tym oto właśnie, w tej ścieżce, wchodzimy właśnie w dokumenty. Szukamy sobie Eurotrack. I właśnie w moim przypadku, pewnie będziecie mieli więcej tych folderów, więc musicie sobie po prostu to skojarzyć. Jeżeli na przykład macie tego dużo, nie wiecie w który wejść, żeby to właśnie przypisać, właśnie Wam teraz to pokażę. Jak szybko i fajnie sobie zweryfikować.
najlepiej to wchodzicie sobie do gry. Jak tutaj zaraz wam pokażę. Jeżeli nie wiecie, mówię, jak znaleźć prawidłowy zapis. To sobie właśnie wchodzicie w grę. No i z drugiej strony też bardzo proste, jak sobie właśnie to zweryfikować, żebyście nie pomylili przypadkiem właśnie zapisów do wirtuala, bo wtedy wam nie będzie po prostu działał. Znaczy ogólnie program będzie działał, wrzucicie sobie dany ładunek, dane miasto, ale po wczytaniu gry nie będziecie tego w ogóle widzieć, dlatego najlepiej, jeżeli nie jesteście pewni, który, to aktualnie folder zapisujecie daną ścieżkę zapisu. Wchodzicie sobie właśnie w grę, robicie sobie zapis gry, który właśnie chcecie, tak jak widzicie, no ja mam troszkę tego, też się można pogubić. Robicie sobie zapis gry, wychodzicie, możecie wyjść, możecie to zminimalizować, to już jest dowolność. Teraz sobie wchodzicie właśnie w dokumenty, w Eurotrack, profile. No i tu wiadomo, to jest autosave, to automatycznie gra, ale mam, tak jak w moim przypadku, mam trzy foldery. I teraz, tak jak tu macie, data modyfikacji, macie datę i patrzycie sobie, no ten akurat był robiony 3, więc mamy 12, więc jest nieaktualny. Wchodzicie w numer 2, patrzycie, jest 12.03, godzina 17.05, 17.04. Teraz już wiecie, że to jest ten aktualny właśnie zapis, który żeście robili. I ten zapis właśnie trzeba go tutaj wkleić, w tą ścieżkę. Wchodzicie w numer 2 i klikacie OK. I on wam tutaj przypisze. Robicie wczytaj. Jeżeli będzie wszystko dobrze, to po prawidłowym działaniu programu zorientujecie się, o widzicie, tak jak czasami u mnie się zdarza, coś się tu, o jest, czytało, będzie wasz początkowe miasto, czyli jak wiecie, że jesteście na przykład w Wiedniu, to wiecie, że to działa. Wybieracie sobie firmę, do której obecnie albo jesteście, albo chcecie wziąć ładunek. Wybieracie sobie miasto, do którego chcecie jechać, oczywiście firmę i rodzaj ładunku. Ładunki niestety są po angielsku, więc tutaj troszkę małe utrudnienie. Weźmy sobie Volvo. Jeżeli wszystko robicie prawidłowo, tylko zaczynajcie najpierw firmę, z której jedziecie, potem wybierzcie firmę, do której chcecie jechać, nie na odwrót, bo wam tutaj po prostu to pozmienia. Róbcie po prostu miasto, firma i ładunek. Jeżeli wszystko już pozaznaczacie, będzie prawidłowo, wchodzicie, dodaj ładunek, wyskoczyło wam 169 km. Jeżeli bym był teraz w grze, to będzie zapisz ładunek. No w tym przypadku nie mam odpalonej gry, więc nie będzie zapisane. Jeżeli będzie prawidłowo, jeżeli będzie prawidłowo, ja wam to teraz pokażę jeszcze raz na spokojnie. Wejdziemy sobie w grę. Fajne jest to, że nie musicie wychodzić z gry, z powrotem się logować, bawić się w to, tylko po prostu możecie być cały czas odpalona, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby najpierw zapisać grę, stan gry, potem wejść w wirtuala i potem wczytać, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to prawidłowo wam to nie zadziała.
się czyta nam tutaj gierka. U mnie to chwilkę potrwa, bo troszkę już leciwy komputer, ale jeszcze daje radę, będzie niedługo wymiana. Wchodzimy sobie w luzną jazdę. Jesteśmy. Robimy sobie aktualny zapis gry. Minimalizujemy grę. Przejdziemy teraz do Virtuala. Virtual z pozycją. My już mamy zaznaczone, więc tutaj nie musimy ciągle wchodzić, pobrać się. Mówimy wczytaj. Tylko trzeba czekać, zanim nam to troszkę tam przemieli, zanim to znajdzie ten folder. Czasami się zdarzy tak, że on nie odpala. Teraz go odpalimy. Właśnie nie wiem, czy to jest właśnie błąd w programie, czy w czym, no ale czasami tak się zdarza, że jest brak odpowiedzi. Jak będzie sobie leci muzyczka z Lotraka, jest przygotowanie danych. Przygotowanie danych. No i mamy nasza miejscowość, wybieramy sobie firmę, jedziemy do Warszawy, nie ma problemu, robimy ładunek, wyszukało nam, zapisz. Klik, zapisany. Jeżeli to nam wyskoczy, to znaczy, że jest prawidłowo wszystko zrobione. Możecie to zminimalizować, możecie to zamknąć, to już wasza inicjatywa. Teraz robimy wczytanie. Wczytaj. Tak jak widzicie, jesteśmy już w grze. Teraz wchodzimy sobie właśnie w rynek przesyłek. Wchodzimy sobie, wybieramy nasze miasto i proszę bardzo, mamy stworzony nasz transport, naszą przesyłeczkę. To wiemy, że to wszystko prawidłowo chodzi, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę szerokości, widzimy się w następnych filmikach, mam nadzieję, że pomogłem, trzymajcie się cieplutko, cześć.